witam od 21 maja do 21 czerwca. To czas bliźniąt. Bliźnięta od nas wymagają przede wszystkim myślenia i tego, co nazywam czasem straconym czy utraconym. Więc go nie trać. Masz czas na to, żeby stworzyć w sobie przede wszystkim ten okres, który jest przygotowaniem do nauki. To przede wszystkim czas realizacji swoich marzeń. To czas wykonywania zmian wewnętrznych, swoich duchowych, jednocześnie czas, który jest jednym z najważniejszych. To czas przed tym, co ma się zdarzyć. Musisz zaplanować to wszystko, bo teraz te twoje plany będą intensywnie realizowane. Przeszedłeś już przez czas barana, akcji, przez czas byka, który pokazał ci, czym już wiesz. Więc teraz stwórz siebie. To czas reakcji na to, co osiągnąłeś do tej pory. To ty wewnątrz siebie musisz zmienić swoje działania po to, żeby zaistnieć. To informacją, którą ty posługujesz się, będzie ona taka, jaką ją stworzysz. Więc ją twórz. Masz na to ten czas. Możesz poprawić wszystko, co byś chciał osiągnąć. Więc czerp ze świata, z możliwości, z kosmosu, skąd się tylko da, a przede wszystkim z wiedzy, którą kiedyś zdobyłeś. I wykorzystuj ją. Nie bój się. Wejdź w to, co jest najważniejsze, bo masz czas. On drugi raz nie pokaże ci się. On jest chwilą. Planetą bliźniąt jest Merkury. Merkury niesie, mówi, koresponduje, sprawdza, informuje, co chcesz, ale działa cały czas medialnie. Więc bądź w tym kabarecie życia ty. I graj to przedstawienie, póki możesz. Nie rób z siebie kogoś, kto będzie rządził tobą. Ty rządź sobą i walcz o to za wszelką cenę. Przede wszystkim po to, żebyś był sobą. Pomyśl, jakie masz szanse, kim jesteś i co chcesz zdobyć. Jak założyć wieniec laurowy, kiedy będziesz już wtedy wiedział, że jesteś. To słowo ty powiedziałeś, nie ja, w myślach, ale o to chodzi. Po to, żebyś wybił się jak skoczek narciarski i wzniósł się ponad wszystkie poziomy. To czas Merkurego, bo on ci w tym pomoże. Więc na co czekasz? Bierz się do pracy, bo do tej pory wykonałeś pewne czynności, które zmuszają ciebie do tego, abyś był prawdziwym, a nie sztucznym tworem. I przede wszystkim uwolnij swoją wyobraźnię, która jest najważniejszą cechą. To ten czas, więc przed tobą nazwijmy to wakacje myśli. Do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści, ale przede wszystkim o bliźniętach i Merkurym, który im przewodzi. A to czas trudny, bo trzeba zwyciężyć samym sobą.
Ty swoją świadomością, która jest tak głęboko wewnątrz i której nie umiemy się pozbyć, bo musimy zrobić to, że jesteśmy wolni i nieuzależnieni od nikogo, lecz po prostu jesteśmy częścią wszechświata, który jest tak przepiękny i tak wielki. Więc wyobraź sobie, że jesteś tam niezbędny. Do zobaczenia i zapraszam na dalszy ciąg opowieści. Oczywiście, że tylko astrologia, o czym więcej. O bliźniętach i Merkurym. Jeszcze raz. I bez końca. Do zobaczenia.